Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was moi drodzy w kolejnej recenzji okrętu premium i tym razem mam dla was niemiecki niszczyciel tieru 8, czyli Z35 i można by rzec, że już ostatnio tradycyjnie będzie on u mnie do wygrania na kanale. Co trzeba zrobić? Otóż musicie być subskrybentami mojego kanału, musicie napisać w komentarzu swój nick z gry, swój serwer, na którym gracie oraz dopisać giveaway Z35, także kolejność następująca. Zetka, giveaway Z35, nick z gry i serwer, na którym gracie. Osoba będzie wylosowana i poinformowana w odpowiednim terminie po tydzień po ukazaniu się tego materiału. Także przejdźmy sobie teraz do kapitana. Kapitan wygląda następująco. Wszystkie inne rzeczy będę omawiał później. Cel priorytetowy, zapobiegawcze utrzymanie, wszechstronność, ostatni bastion, podpałka, czy tam ekspert w wyburzaniu, podstawowy trening i zaawansowany trening artyleryjski i lepsze, znaczy ekspert przeżywalności, czyli więcej hapsa na okręcie. Ulepszenia. Na pierwszym slocie nie ma wyboru, na drugim slocie też nie ma wyboru. Przeżywalność głównej artylerii, ochrona maszynowni, przestawienie dział, czas obrotu dział. Tutaj można sobie wziąć jeszcze celność, ale przy czym wydaje mi się, że przy takiej szybkostrzelności nie ma sensu i szybszy obrót dział będzie bardziej nam się przydało. Będziemy grać w ruchu, będziemy tutaj często zmieniać stronę, z której będziemy strzelać. Na slocie czwartym można się pokusić o modyfikację napędu. Wtedy szybciej będzie wyruszać z miejsca i chyba faktycznie sobie to założę, bo w tej chwili miałem założone krótsze pożary, ale wydaje mi się, że to będzie bardziej przydatne, bo będzie można manewrować gazem bardziej pod ostrzałem i będąc trudniejszym do trafienia po prostu dłużej pożyję niż krócej się będę palił. Na ostatnim slocie kamo. Materiały eksploatacyjne jeszcze zerknijmy. Mamy brytyjski dym, czyli krótkotrwała wytwornica dymu. Tu mamy 10 sekund czas rozstawiania zasłony. Ona utrzymuje się 40 sekund i przeładowanie trwa 63 sekundy. Także tych dymków mamy 6 bez nadzorcy i mamy również hydro, które wykrywa okręty z 5 km, torpedy z 3,5 i czas działania to jest 100 sekund. 108 sekund mamy reloadu, 3 sztuki takiego materiału. I teraz parametry okrętu na szybciutko. Pancerz standard jak na DDK, kadłub 19, budówki 13 mm. I tutaj jedna z zalet tego okrętu, czyli punkty wytrzymałości 21900, moi drodzy, to jest wytrzymałość, która jest najwyższą wytrzymałością ze wszystkich niszczycieli tieru 8. Oczywiście mamy tutaj perka, który nam trochę dodaje jeszcze tego hapsa, ale w tej chwili jest to największa pula HP ze wszystkich DDK-ów na tym poziomie. Artyleria. 5 pojedynczych dział 128 mm, przeładowanie 3,1 sekundy, zasięg jak wspomniałem z zaawansowanym treningiem 14,5 km, szansa na pożar z podpałką i szmatkami 9%, penetracja pocisków ładunkowo-burzących warta uwagi 32 mm. Prędkość wylotowa pocisków obu typów to jest 830 m i te pociski odczuwalnie lecą do celu długo, także trzeba brać duże wyprzedzenie na dużym dystansie. Wyrzutnie torpedowe, moi drodzy. Tutaj jest pewna bolączka, bo to są torpedy, które mamy na krążowniku. Na krążownikach, przepraszam, niemieckich. Czyli to są torpedy dosyć krótkie. 6-kilometrowy zasięg, 64 węzły. Także bardzo sytuacyjne. Albo do YOLO, czyli płyniemy i wiemy, że zginiemy, ale próbujemy kogoś ściągnąć ze sobą torpedowaniem. Albo do zakradania się pod wyspy, żeby kogoś jeszcze tam ze sobą wciągnąć w taki pojedynek na blisko i tych torped użyć. Obrona przeciwlotnicza, nie będę się rozdrabniał, oceniona na 25 punktów. Z samolotami 8 poziomu jest bardzo ciężko. Spadają pojedyncze maszyny oczywiście, ale nie jesteśmy w stanie się obronić przed atakiem i zawsze dostaniemy bęcki. Jedynie co może nas tutaj uratować to nasze manewry i ten brytyjski dym, który nam trochę umożliwi się ukrycie przed tymi samolotami, ale jeżeli jest lotnia w bitwie, to będziemy mieli przesrane. Manewrować. Prędkość maksymalna nie wypada jakoś tam fenomenalnie, bo tylko 38,3 węzła, przy czym przypominam, nie mamy dopałki. 670 metrów promień skrętu i czas przestawienia steru 4,4. Kamuflaż. Ja wam pokazuję, moi drodzy, wersję do gry solo, ale wydaje mi się, że ten okręt dużo bardziej będzie zyskiwał na swojej uniwersalności, jeżeli będziemy grali w dywizjonie z innym niszczycielem. I tu mamy w wersji bez kamo 6,9 km wykrywalności. Jeżeli mamy wymaksowany kamuflaż, to mamy 6,2, przy czym to i tak jest więcej niż zasięg naszych torped. Wykrywalność z powietrza 3,3 i po wystrzale z dymu 3 km. Wygląda, jeżeli chodzi to o charakterystykę okrętu w porcie. A teraz pokażę wam krótką bitewkę i omówimy sobie, jak ten okręt wykorzystać, żeby w miarę sensownie jakoś się nim grało. Yeah.
To jest, moi drodzy, okręt, który dosyć mocno odbiega od tego, co mamy w drzewku, czyli to jest stricte artyleryjczyk. Trzeba nawet wziąć pod uwagę to, że torpedy są bardzo krótkie, tak jak mówiłem, bardzo sytuacyjne. Możemy ich użyć w dwóch sytuacjach, no w zasadzie w trzech. Pierwsza z nich to jest to, kiedy ktoś za nami goni i może nam wypuszczone wcześniej torpedy po prostu wpłynąć. Druga sytuacja to jest YOLO, po prostu wiemy, że zginiemy, ale chcemy kogoś jeszcze pociągnąć ze sobą, podchodzimy na blisko i torpedujemy. I trzecia sytuacja, ostatnia, podkradanie się gdzieś pod wyspami. Mamy hydro, więc teoretycznie może nam to pomóc, ale również zdradza naszą obecność, ale możemy podejść pod wyspy gdzieś blisko do przeciwnika i spróbować mu wsadzić torpedy z przyłożenia. To są jedyne sensowne sytuacje, kiedy torped użyjemy, bo ktoś może nas torpedować bez problemu z daleka, my mu nawet tymi torpedami nie pogrozimy, także nie jest to główne uzbrojenie tego okrętu. Tak jak już wspomniałem na początku, ja wam pokazuję wersję do gry solo. A dlaczego solo, moi drodzy? Otóż zasięg 14,5 km pozwala nam przy szansie na podpalenie 9%, pozwala nam jakoś tak w miarę bezstresowo plunkać sobie damage na pancernikach. Jeżeli chodzi o grę jako łowca niszczycieli, to podkreślam, byłoby to dużo bardziej efektywne w dywizjonie z innym niszczycielem. Taki kozak ma na przykład dział 8, ma jedną wyrzutnię torpedową, ale torpedy są długie, więc na pewno dużo bardziej użyteczne niż nasze. I wydaje mi się, że w starciu z kozakiem mielibyśmy naprawdę poważne problemy. W dywizjonie myślę, że ten okręt zyska drugie życie i będzie dużo bardziej użyteczny, ale jeżeli jesteście jakimiś socjopatami, takimi jak ja, i gracie w większości solo, to wydaje mi się, że właśnie ten build, który wam tu prezentuję, będzie bardziej odpowiedni, bo możemy sobie w miarę bezstresowo jakiś tam wynik zrobić. Jeżeli chcecie podchodzić blisko do przeciwnika, no to możecie oczywiście zamienić sobie zaawansowany trening na camo i wtedy możemy podejść bliżej, ale niestety już mamy mniejszą swobodę w ostrzale przeciwnika. Jak widzicie, tutaj może na takim dystansie aż tego nie, mocno nie widać, ale parabola pocisków jest dosyć wysoka, co pozwala nam na strzelanie zza wysepek. Możemy sobie tutaj, korzystając z naszego dymu, jakoś dogodną pozycję przyjąć, bo ten dym trwa dosyć krótko, te 40 sekund to nie jest dużo. Przy czym przy 3-sekundowym przeładowaniu kilka salw oddamy. Szansa na pożar. Jak wspomniałem, 9% naprawdę fajnie pozwala na przeciwników farmić damage z pożarów. Ale niestety już szybcy nie jesteśmy, wygrywalność też mamy taką sobie, także to jest artyleryjczyk, który jest no, w większości swoich cech gorszy od typowego artyleryjczyka, którego już możemy dostać w grze. Akizuki zrobi z niego sieczkę. Jako łowca dedeków wydaje mi się, że mamy za kiepskie kamo. Jako torpedowiec no to w ogóle odpada. Ale w dywizjonie myślę, że będzie tutaj lepiej. Jakiś amerykański krążownik, przepraszam, amerykański dedek z rozbiciem i ze swoim długim dymem myślę, że wydłużyłby żywotność tego okrętu w bitwie i na pewno poprawił jego skuteczność. Także wydaje mi się, że dla osób, które chcą grać solo, właśnie ten tryb zasięgowy będzie lepszy, bo możemy sobie właśnie plunkać z daleka, podpalać i robić damage, a torpedy, tak jak wspomniałem, w tych trzech przypadkach jedynie będziemy mogli ich jakoś sensownie użyć. No, dym w takiej postaci, w jakiej mamy go tutaj, troszeczkę też utrudnia nam robotę, ale z drugiej strony mamy po swojej stronie parabolę. Z drugiej strony mam po swojej stronie, wiem, gadam głupoty, ale chodzi o to, że mamy minus ze względu na krótki czas trwania dymu, ale mamy go dużo, tego dymu. I z drugiej strony mamy wysoką parabolę, dzięki której możemy wykorzystać teren jako osłonę, nie musimy się dymić zawsze. Chociaż przy krótszym zasięgu, tam w okolicach 11 km, no już troszeczkę tutaj tracimy z możliwości wyboru ostrzału i wyboru celu do ostrzału, także no mamy mniejszą możliwość zadawania damage'u. Podchodzenie blisko tym okrętem może być dosyć problematyczne i wydaje, no ja też oceniam może dosyć krytycznie ten okręt ze względu na to, że żadna bitwa, którą rozegrałem, żeby nagrać tą recenzję, nie rozgrywała się jako top tier. Wszystko miałem maksymalnie siódemki w drużynach i dziewiątki, albo dychy. I to było wszystko, na co mnie było stać. Ta bitwa pokazuje wam tą bitwę właśnie dlatego, że nawiązując tak do ostatniego filmu, nie zrobiłem wiele, ale bawiłem się dobrze. Także jest po prostu bardziej troszeczkę widowiskowa ta bitwa niż tamta. W tamtej nastukałem coś około 100 tysięcy, tam 90 parę. Ale to było właśnie takie pływanie na dużym zasięgu, tak około 12 km i więcej, i palenie tego, co nam się pod lufę nawinęło. Także no, dużo mniej widowiskowe i mniej przyjemne dla oka starcie, ale możemy sobie tutaj właśnie obejrzeć to, co ten okręt robi w takiej bardziej agresywnej grze. Pula HP oczywiście bez wątpienia jest największa ze wszystkich dedeków, ale no, raczej radziłbym się trzymać na dystans. Wtedy będziemy mogli sobie spokojnie do przeciwnika strzelać. On nam za wielkiej krzywdy nie zrobi, jeżeli odpowiednio będziemy manewrować. W skrajnych sytuacjach, jak przylecą samoloty czy inne tałataństwo, to możemy sobie pyknąć ten nasz rytyjski dym.
i raczej nie sądzę, żeby którykolwiek z lotniskowców przez 40 sekund wisiał nad nami i czekał, aż nam się dym skończy, żeby znowu zaatakować. No ale znowu, z drugiej strony nasza pelotka nie jest też tak mocna, żeby wytłuc jego fightery zostawione nad naszą głową i będziemy mieli problem tego typu, że jeżeli są fightery, dym się kończy, znowu jesteśmy na widelcu, może go przylecieć i nas pieprznąć, bo my mu naszą pelotką wielkich krzywdy też nie zrobimy tym jego samolotom szturmowym, a mowa o spotterach, tam fighterach. Także wydaje mi się, że okręt dużo więcej byłby w stanie pokazać i byłby bardziej użyteczny, gdyby był grany w dywizjonie, zwłaszcza z amerykańskimi niszczycielami, a w wersji solowej to nie jest zły okręt, ale nie mogę też powiedzieć, że jest jakiś wybitny, bo jeżeli chodzi o artyleryjczyków w grze, to mamy tutaj lepsze okręty niż ten, również na 8 tierze. Akizuki tutaj bezwzględnie króluje, jeżeli chodzi o ten tryb gry. No i mamy dłuższy dym, mamy lepsze torpedy, dłuższe przede wszystkim. Także wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ocenę tego okrętu, to mam tu spory problem, bo wydaje mi się, że no przeciętnie, no są minusy, są plusy, ale nie jest tragicznie, więc dałbym mu takie, no nie wiem, 5,5, 6, to jest max 6, ale wydaje mi się, że 5,5 tak będzie w miarę bezpiecznie. W dywizjonie, gdyby był dobrze zagrany z amerykańskim niszczycielem, dałbym mu nawet jakieś 7, bo wtedy siła ognia jest bezsprzecznie nie do zignorowania, a torpedy będziemy mieli już wtedy rzadziej używane. Także tutaj już chyba wszystko, co chciałem na ten temat okrętu, na temat tego okrętu powiedziałem. Tutaj próba torpedowania Odyna, ale Odyn ma hydro, więc też nie jest tak prosto. I penetracja 23 mm też swoje robi. Często będziemy po prostu przeciwnika trafiać w miarę skutecznie i robić na nim damage. Poza tym, że mamy 9% na podpalenia, biorąc pod uwagę szybkostrzelność, mamy co 3 sekundy 5 pocisków i 9% na pożar. Także tych pożarów będzie się pojawiało całkiem sporo. Także przypominam, nie jest to za bardzo przyjemny okręt do gry dla jednej osoby, ale w dywizjonie myślę, że będzie się sprawdzał całkiem przyzwoicie. To ten build, który tutaj macie pokazany w gameplayu, w recenzji, to jest build solowy, ale można oczywiście eksperymentować i wziąć sobie camo, podchodzić z kimś tam na blisko i gości w innych dodekach rozstrzeliwać. Także to jest też dosyć takie... Na twoje babka wróżyła. Można grać tak jak ja tutaj gram, czyli plunkać sobie radośnie damage z dystansu, a można grać bardziej... aktywnie, czy tam agresywnie i ze wsparciem innego niszczyciela po prostu być łowcą dedeków. Przy czym podkreślam, camo maksymalnie wynosi 6,2 km, także to jest wszystko, na co nas tutaj stać. No i werdykt ostateczny. No, waham się, czy 6, czy 5,5, ale dajmy mu 5,5, żeby nie mówić, że przeceniam okręt. Na 6 to jednak... No nie, niech zostanie 5,5, także okręt przyzwoity, ale nie jest na tyle mocny, żeby można było polecić jego zakup, ale nie jest też na tyle słaby, żeby go całkowicie odradzić. Taki po prostu przeciętniak. Sytuacyjny okręt, ale można na nim się fajnie pobawić. No i z mojej strony w tym materiale to będzie wszystko, moi drodzy. Do usłyszenia, cześć i na razie.